historia właśnie w moim przypadku to jest tak między budową drogi a budową wodociągu. Natomiast jak coś człowiekowi w duszy gra, to niestety do końca życia takich rzeczy się nie pozbędzie. Ta pasja historią tutaj, proszę Państwa, jest może w moim przypadku trochę dziwna, dlatego że ja nie pochodzę stąd, ale kiedy przyszedłem tu za swoją obecną, tu również żoną, to skoro się tu już wyrodziłem, poczułem się jakby stąd i chciałem zainteresować tych ludzi tu mieszkających, którzy nie bardzo wiedzieli nawet, co było 10 lat temu, czy 20, tym, co było lat temu 200. Proszę Państwa, tak na początek powiem, że są tu osoby, którym chcę serdecznie podziękować, dlatego że ta pasja historyczna została przelana na pewien papier i ta książka Ocalić od zapomnienia jest wyrazem takiej właśnie naszej ciężkiej pracy wspólnej z żoną i z małżonką Liką, która tutaj siedzi. Dziękuję za tą współpracę. Proszę Państwa, trzy cmentarze, Ciechanowski, Lechowski i bodajże jeszcze jeden w Lukowie, były uznane za te zabytkowe. I okazuje się, że kiedy się tak naprawdę spojrzy z góry na te cmentarze, to tam jest najprawdziwsza historia. W naszym przypadku, proszę Państwa, w tej książce jest również pierwsza część, bo praktycznie można powiedzieć, że początek historii Mościckich. Tam u nas na cmentarzu jest płyta, pod tą płytą leży dwóch Mościckich. Leży ten Sklic, dziedzic Walenty i jego syn Jan, który zginął w powstaniu styczniowym w Rydzewie. Chłopak 19-letni. Myśmy szukali tych różnych dokumentów, i to jest taka króciutka historia Mościckich, ale okazuje się, proszę Państwa, że ona już jest nieaktualna, może nie tyle nieaktualna, ile niepewna. Dlatego, że dla mnie wielkim odkryciem, nie tylko dla mnie, proszę Państwa, było możliwość dostępu do akt stanu cywilnego. Do akt stanu cywilnego, które w naszym wypadku są dostępne od początku XIX wieku. Co dla mnie jest istotne jako historyka z wykształcenia, to to, że akta stanu cywilnego kłamać nie powinny. Ale są dokumentami, które mówią prawdę. I stąd też, proszę Państwa, to fantastyczne źródło informacji przełożyło się na taką chorobliwą już wręcz pasję poszukiwania szczegółów, drobiazgów, bo przecież ta historia Mościckich, proszę Państwa, to jest jak takie 500-członkowe puzzle. I teraz się układa te puzzle, znajduje się jakiś jeden elemencik, człowiek wkłada, pasuje i cieszy się, że znalazł jeden element tych puzzli. Powiem Państwu, że ja wczoraj jeszcze ten jeden element znalazłem i aż podskoczyłem z góry, żona już nie reaguje, jak ja jej mówię, wiesz, znalazłem następnego. Bo wie, kogo, z jakiej rodziny i gdzie. Nie jest to, proszę Państwa, łatwe, dlatego że nie wszędzie jeszcze można dotrzeć z tymi dokumentami i te dziury w tych możliwościach są na tyle istotne, że niestety na przykład o tym Janie, który leży u nas w Lekowie, niewiele jeszcze wiadomo, ponieważ akurat parafia Szyszki, w której można byłoby znaleźć na temat jego historii dokumenty, niestety albo jeszcze nie opublikowane, albo po prostu ich nie ma, no bo często te dokumenty po prostu ginęły. Ale, proszę Państwa, Mościccy w ziemi ciechanowskiej. No przecież Mościccy w ziemi ciechanowskiej nie są, tak jak ja, rodowitymi Ciechanowianami lub też związani tu się z żadnego związku to takiego średniowiecznego z tymi głębokimi korzeniami nie ma. Otóż Mościccy, proszę Państwa, to jest taka drobna szlachta, była drobna szlachta, tak jak u nas opisywał to w tej książce, cytujemy takich mnóstwo krośnickich, pnieskich i innych, co to szlachta worek i płachta, prawda? Czyli krótko mówiąc, szlachta na własnym zagonie. Otóż, proszę Państwa, tacy byli prawdopodobnie Mościccy. Natomiast w czym polega trudność, żeby dotrzeć do tych Mościckich gdzieś tam w XVIII wieku? Otóż ich gniazdo rodowe, Mościska, taka mała miejscowość położona w okolicach Wyszkowa, Klębowa w tym rejonie. Tylko jak Państwo byście weszli, bo jest taka możliwość na wcześniejsze trochę dokumenty, to tak 3/4 mieszkańców Mościc to Mościccy. I teraz dojść, który z tym, kto się z kim ożenił lub urodził, jest bardzo trudno. Więc zostawiam to archiwistom, bo ja archiwistą nie jestem, a poza tym nie mam takich możliwości, ale sięgnąłem do tych źródeł, które są dostępne po to, żeby poszukać tych puzli i ułożyć tę historię Mościckich. I proszę Państwa, jestem zszokowany. Mówimy Mościccy w ziemi ciechanowskiej. Ja pozwoliłem sobie tutaj tak ręcznie zresztą zrobić taką mapę powiat ciechanowski. Na tej mapie, proszę Państwa,
jest chyba ze 30 miejscowości. Muścicy kojarzą się tam z Klisami, tak? No może z Mierzanowem, bo tam się Ignacy Mościcki urodził. Błąd, proszę Państwa. Chciałbym Państwo się dowiedzieć, jakie związki mieli Muścicy z samym Ciechanowem. Z Gołotami, z Rykaczewem, z Jarlutami, Sepiełaki, Mierzanowo, Przasnysz, Maków Mazowiecki, dalej Koźniewo, Łopacin, Spontoszyn, Godacze, Radzanów, Ratowo, Konopki, Mława. Tam wszędzie byli Muścicy. Proszę Państwa, skąd się wzięli, dlaczego tak dużo ich było? No bo ja tak się przyglądając tym dokumentom doszedłem do wniosku, że gdyby się paru Muścickich stoknęło z historii się do nas, to nie mielibyśmy kryzysu demograficznego. Widocznie po prostu tak wynieśli ze swojego gniazda rodowego, bo tych Muścickich było na pęczki, no to tak te tradycje przenieśli również na nasz teren. Dowody zaraz Państwo na to zobaczycie. Proszę Państwa, w różnych opracowaniach naukowych podaje się różne te postacie z tego początku XIX wieku Muścickich. Ja, proszę Państwa, doszedłem do wniosku, że jeśli nie wiem na pewno, że dany Mościcki był synem lub ojcem lub był związany, to tak prawdopodobnie tak było. Natomiast niewątpliwie, proszę Państwa, tym Mościckim, który pierwszy gagościł tu na ziemi ciechanowskiej, był niejaki Paweł Mościcki, który występuje jako pierwszy z Mościckich, będąc dzierżawcą Godacz Górnych. Majątek wielki to nie był. A Liści przecież i Muścicki też do Potockich nie należał. Proszę Państwa, człowiek miał w granicach 60 lat, kiedy tego dacze tu przejął. To był rok 32, 31, więc dlaczego się stamtąd wyprowadził, z tych swoich Mościc, tych rodzinnych stron? Być może po powstaniu. Tego możemy się tylko domyślać.